Wielki piknik patriotyczny w Krzeszowie rozpoczęła uroczysta msza święta za ojczyznę, w której uczestniczyli wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek, która objęła wydarzenie swoim patronatem, starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz członek zarządu powiatu Edyta Wyrostek. W liturgii licznie uczestniczyli także uczniowie klas mundurowych zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz spora ilość motocyklistów, którzy przybyli do krzeszowskiego sanktuarium z pielgrzymką. Liturgii przewodniczył kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, ksiądz Marian Kopko, który podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej oraz w organizację pikniku patriotycznego. Dzisiaj w sposób szczególny dziękuję pani minister edukacji narodowej Marzenie Machałek, pani senator Dorocie Żydowskiej, która jest obecna tutaj tylko duchowo. Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu, Województwa Dolnośląskiego, Banku Spółdzielczemu w Kamiennej Górze, niezależnemu, samorządnemu związkowi zawodowemu Solidarność Zagłębie Górnicze Lubin z panem Bogdanem Rucińskim na czele, obecnym i poprzednim dyrektorom kopalni Lubin. Słowa uznania kieruję do kamiennogórskiej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości, do starosty kamiennogórskiego pana Jarosława Gęborysa, do wójta gminy Kamienna Góra pana Patryka Strausa. Dziękuję pani Małgorzacie Krzyszkowskiej, wicestaroście kamiennogórskiej. Dziękuję pani Edycie Wyrostek, radnej powiatu kamiennogórskiego. Dziękuję panu Damianowi Wójcik, radnemu powiatu kamiennogórskiego. Dziękuję gminie Borkowice z panem burmistrzem Wiesławem Babikiem. A także dziękuję panu byłemu burmistrzowi Henrykowi Krawczyszynowi oraz panu Emilianowi Stańczyszyn. Dziękuję staroście borkowickiemu Markowi Krawczyszynowi. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości wzięli udział w ceremonii święcenia motocykli, którymi pielgrzymi z całego Dolnego Śląska przybyli do sanktuarium. Prawdziwe cuda motoryzacji można było podziwiać w niedzielę już od godziny 9 rano. W stosunku do lat ubiegłych w tym roku motocyklistów, którzy zechcieli odwiedzić sanktuarium, było o wiele więcej. 13 maja na Placu Kościelnym było ich ponad 400. Ale piknik patriotyczny to nie tylko Eucharystia i zlot motocyklowy. Dzieci, które wraz z rodzicami zawitały w niedzielę do Krzeszowa, mogły skorzystać z licznych dmuchanych zjeżdżalni i trampolin. Natomiast osoby starsze mogły sprawdzić się na strzelnicy bądź podjąć wyzwanie rzucone przez Kamiennogórską Straż Leśną i wziąć udział w przygotowanych zadaniach. Nie zabrakło także zaplecza gastronomicznego. Podczas pikniku każdy z uczestników otrzymał śpiewnik i mógł przyłączyć się do zespołu Rota, by wspólnie śpiewać i chwalić niepodległą. Witam wszystkich bardzo serdecznie w sercu diecezji, w sercu Polski, u Matki Bożej Łaskawej, kiedy świętujemy stulecie niepodległości tak pięknie, tak godnie, ale i tak radośnie. Dziękujemy księdzu Marianowi za to, że tak pięknie to organizuje i nie tylko dzisiaj, i nie tylko w stulecie niepodległości te piękne obchody i piękne patriotyczne uroczystości. Szanowni Państwo, za chwilę będzie śpiewał zespół Rota. Będzie to takie uwieńczenie
właśnie festiwalu piosenek patriotycznych i religijnych. Zawsze staram się wspierać ten festiwal, bo uważam, że to jest piękna nauka patriotyzmu, piękna nauka tożsamości, piękne formowanie młodych umysłów i młodych serc, co dla mnie w tej chwili jest bardzo, bardzo ważne, że zawsze było ważne, a teraz myślę, że mogę się powiedzieć, że się bardzo z tego cieszę. Szanowni Państwo, 25-lecie festiwalu to bardzo też istotna rocznica i też myślę, że wypada nagrodzić brawami naszego kochanego księdza Mariana za to, za tę wytrwałość, za to, co robi, co zaczynał w Polkowicach i co tu się dzieje w Krzeszowie. A więc brawa dla księdza Mariana, który jest tutaj dzisiaj z nami, jest duchowo, chociaż może nie w tym momencie na scenie. Chcę powiedzieć, że tak myśląc, co do Państwa powiem, będąc u stóp Matki Bożej, to tak sobie pomyślałam, że warto nawiązać do Jana Pawła II i powiedzieć, że ojczyzna to nasza matka ziemska, która tak wiele przeszła i myślę, że musimy za nią się modlić, ale też przede wszystkim dzisiaj wymaga naszej pracy, naszej postawy, ponieważ wolność, niepodległość, godność nie jest dana raz na zawsze. Ale bardzo ważne jest to, byśmy się nigdy nie poddali takim modom, że historia jest nieważna, że patriotyzm jest nieważny, albo że patriotyzm to tylko płacenie podatków. Patriotyzm to jest uczucie do ojczyzny. Oczywiście dzięki Bogu dzisiaj nie wymaga ofiary krwi, ale wymaga ofiary odwagi, czasami przeciwstawienia się modom i trendom. Ministerstwo Edukacji ogłosiło rokiem dla niepodległej. Organizujemy liczne uroczystości, konkursy, ale tutaj to jest ważne, że w tym uczestniczy młodzież, że w tym uczestniczą ludzie, że tutaj to się dzieje z serca. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów, którzy tu jeszcze są albo jeszcze odjechali. Oni też świadczą swoimi pielgrzymkami motorowymi do miejsc dla nas z punktu widzenia patriotycznego świętych, że pamięć jest istotna i że oni o tę pamięć też dbają. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję starostwu powiatowemu, panu staroście, pani staroście za to, że dbają, panu prezesowi specjalnej strefy ekonomicznej, bo to wszystko, co dzisiaj się dzieje, bez tych ludzi nie miałoby miejsca. Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja bym mogła długo mówić, ale przede wszystkim chcę się Państwu pokłonić i podziękować, że tutaj jesteście i świętujecie w Krzeszowie, w sercu naszej diecezji, pięknie stulecie niepodległości naszej ojczyzny. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Zanim rozpoczął się koncert zespołu Rota, członek zarządu powiatu kamiennogórskiego Edyta Wyrostek częstowała zgromadzonych niedzielnym ciastem. Dzisiejszy piknik patriotyczny organizowany jest przez Fundację Europejska Perła Baroku. Oczywiście warto wymienić tutaj współorganizatorów, czyli Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzeszowie, Gminę Kamienną Górę, Powiat Kamiennogórski oraz Zespół Szkół w Krzeszowie. Mamy także licznych partnerów wydarzenia, a jest to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, NSZZ Związek Zawodowy Solidarność, Zakłady Górnicze Lubin, Bogdan Luciński, Kamienna Górska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości. Nie rzucim ziemi skon na żrut, nie damy podrzeć wody. Polski my naród, polski lud, królewski szczep miastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg.
Żaden piknik z prawdziwego zdarzenia nie mógłby się odbyć bez loterii fantowej. Każdy, kto zakupił los, otrzymał nagrodę, a dodatkowo wziął udział w losowaniu głównym, w którym do wygrania był m.in. telewizor, ekspres do kawy, bilety na zbliżający się koncert zespołu Śląsk oraz Józefa Skrzeka.